oraz Klaudi. Cieszę się naprawdę ogromnie z tego wszystkiego, bo znam ich tak naprawdę tylko z internetu, w sensie ich nagrania tylko z internetu, ale cieszy fakt, że mogę tutaj stanąć i zasiąść w tym miejscu i przeżyć z wami to niesamowite doświadczenie. A powiem wam, że te uszy są naprawdę świetnie zrobione. Widać na nich każdy detal. Jedziemy dalej. W takim razie może powiem delikatnie, zaczynając tutaj od prezentacji swojej sylwetki. Jestem sportowcem, piłkarzem ręcznym. Mam 2 metry 7 cm, tak dla sprecyzowania, bo chodzą różne plotki, że mam 2 metry 7 i pół, 2 metry 8, ale nie. Umówmy się, że mam 2 metry 7 cm, dokładnie 120 kg żywej wagi, siły drzemiącej w tych kilogramach. Moja przygoda z piłką ręczną zaczęła się jakieś 15-16 lat temu, kiedy trener Przemysław Zieliński złapał mnie za rękę i zaciągnął mnie na salę. I już od pierwszego treningu, można powiedzieć, zaczęła się miłość od pierwszego wejrzenia z piłką ręczną. I tak do dnia dzisiejszego profesjonalnie, można powiedzieć, uprawiam piłkę od 11 lat. Gram obecnie w klubie Paris Saint-Germain. Jest to mój 5. sezon i muszę przyznać, że chyba jeden z najlepszych w mojej karierze. Ale też nie ma co się oszukiwać. Czuję, że jeszcze nie doszedłem do tego mojego szczytu formy i ta kariera cały czas się rozwija. Może wracając tutaj do samego początku mojej kariery, która zaczęła się w Płocku. Jestem z Płocka, z takiej małej mieściny około 150 tysięcy mieszkańców. Taką wiodącą dyscypliną jest tam właśnie piłka ręczna, dlatego też chyba zdecydowałem się trenować ten oto sport i przyznam szczerze, że cieszę się bardzo z tej decyzji. W Płocku zaczynałem w klubie Orlen Wisła Płock i tak od całego pokolenia, od tej młodej generacji, od juniora, po juniora starszego, poprzez młodzieżowca szkoliłem się i uczyłem, można powiedzieć, podstaw piłki ręcznej właśnie w Płocku. Później zostałem zaproszony do pierwszej drużyny, gdzie rozegrałem 2 lata, 2 pełne sezony jako profesjonalista, już na takim profesjonalnym kontrakcie. I po tych 2 sezonach, które były bardzo udane, zainteresowały się mną największe kluby świata, tym RT Barcelona. Dostałem propozycję podpisania nowego kontraktu, no i ofert z FC Barcelony niestety, ale się nie odmawia. Dlatego też moja decyzja była prosta. Podpisałem 4-letni kontrakt z klubem FC Barcelona. Wiążąc się kontraktem z FC Barceloną, można powiedzieć, że było to moje spełnienie marzeń. Przez 4 lata uczyłem się jeszcze od najlepszych, grając z takimi zawodnikami jak Sergio posiadam z takim typowym
potrzebuję się rozgrzać, bo jestem już w takim wieku, gdzie można powiedzieć organizm daje znaki, gdzie kości strzykają. Więc trzeba się dobrze przygotować tu do samego treningu. Po zakończeniu treningu piłki ręcznej przechodzę do takich ćwiczeń typowych i przystosowanych dla mnie. Zaczynam pracować z fizjoterapeutami około godziny, a później jeszcze taka szybka, dynamiczna wstawka na siłowni. Mistrzów. Więc w ciągu tygodnia gramy praktycznie dwa mecze. I zazwyczaj to wygląda tak, że jak jednego tygodnia gramy dwa mecze u siebie w domu na hali, to następnego tygodnia kolejne dwa mecze są na wyjeździe. Więc można powiedzieć, że w Paryżu jestem tak w kratkę. Jednego tygodnia gramy u siebie w domu. Właśnie jeszcze samego treningu piłkarza ręcznego, to ja staram się urozmaicać na moje treningi. Na pewno sam fakt, że moja żona jest instruktorką pilatesu, jedną z najlepszych, nie da się ukryć. Podobieństwa się przyciągają, więc często korzystam z jej usług i wybieram się na trening pilates. Sam w sobie jest on naprawdę bardzo dobrym urozmaiceniem mojego treningu. Mogę tam poprawić swoją mobilność, swoją rotację, bo jak wiemy, w piłce ręcznej tych rotacji jestem obrotowym, więc na mojej pozycji tych rotacji dziennie wykonuję około 100-200. Więc dzięki treningowi pilatesu mogę się cały czas doskonalić pod okiem najlepszego trenera, jakim jest moja żona Dagmara. Może tutaj pokażę wam, bo przyniosłem ze sobą do studia kilka takich elementów, które często mi pomagają w tym treningu pilatesu. To prawda, ale jest to takie urządzenie już odnośnie samego przedmiotu, no to pewnie więcej powiedziałabym wam o nim Dagmara. To jest taka dziurka w środku, w którą albo wkładamy ręce, albo nogę i to nam pomaga w rozciąganiu, albo gdzieś trzeba przytrzymać. Jeszcze tutaj ze sobą przyniosłem akurat takie sprężyny, które właśnie w tym łóżku pilatesowym służą do dawania nam obciążeń. Te sprężyny, o jak widzicie, one tutaj mają różne kolory. Ten jest akurat żółty, czyli to jest jeden z takich najłagodniejszych. Jest jeszcze czerwony, niebieski, zielony. Może czasami pilates to niektórym kojarzy się, te maszyny, które tam są, mogą kojarzyć się wszystkim z takimi torturami, ale
jesteśmy w takim okresie jako reprezentacja Polski, że tak naprawdę jesteśmy przed bardzo ważną imprezą, jaką są Mistrzostwa Europy w Niemczech, które zaczynają się już 10 stycznia. My pierwszy mecz na Mistrzostwach zagramy 11 stycznia z reprezentacją Norwegii. Jesteśmy teraz w takiej fazie, już praktycznie w końcówce. Przed mistrzostwami pozostały nam jeszcze do rozegrania 3 mecze sparingowe, w których będziemy szlifować naszą formę na mistrzostwa. W samych mistrzostwach wylosowaliśmy grupę, w której spotkamy się z reprezentacją Norwegii, później z reprezentacją Słowenii, a na samym końcu zagramy z reprezentacją Wysp Owczych. Każdy z tych spotkań będzie na pewno bardzo wymagający. Co będzie ciekawe, to fakt, myślę, że udało mi się pozyskać i przyniosłem tutaj ze sobą do studia piłkę, którą będziemy grać na Mistrzostwach Europy. I chciałem wam tutaj ją zaprezentować. Jest to oficjalna piłka mistrzostw. Widzimy w takich fajnych kolorkach. Mens EHF Euro 2024. Nie wiem, czy wiecie, ale te piłeczki, one mają różne rozmiary. My akurat, mężczyźni, gramy rozmiarem numer 3. Tutaj jest napisane size 3, widzicie? Te piłeczki mają jeszcze różne inne rozmiary. Dzieci troszeczkę mniejsze lub kobiety grają rozmiarem numer 2, a my mężczyźni gramy tak zwanymi trójkami. Tylko myślę, że może się podobać samym kibicom, bo jest bardzo kolorowa. A co będzie, myślę, jeszcze ciekawe dla was, to sam fakt, że nie wszyscy o tym wiedzą, ale piłkarze ręczni do takiej piłki często używają kleju. Tak to przysłyszeliście, kleju. I chociaż brzmi to może łatwo, to uwierzcie mi, że rzucenie taką piłką, która jest obklejona, zdecydowanie się różni tym, jak wykonanie tego rzutu piłką, która jest tak jak teraz nowa. Dobra, to tak jak wspominałem, to jest właśnie ta piłka. Ona nie jest jeszcze obklejona, ale myślę, że przeżyjecie to ze mną po raz pierwszy tutaj i zobaczycie, jak wspaniały efekt można uzyskać, nakładając ten właśnie oto specjalny klej, który wam tutaj przyniosłem, i razem to wszystko tutaj zrobimy. Więc to jest ten klej, który ze sobą przyniosłem. Wygląda on troszeczkę jak żywica i rzeczywiście jest tą żywicą. Ma on taką formę dosyć zwartą, ale zaraz zobaczycie, że jak nałożymy go na piłkę, to przyjmuje on zupełnie inną
zęby się naprawdę bardzo kleją. Ale jest to przyjemne. Na samym początku używania takiego kleju trzeba uważać, bo często jest on dosyć agresywny i można na opuszkach palcy porobić sobie krzywdę, ale ja już mam po prostu ręce zaprawione w boju, jak widać, kupę odcisków i się z nimi nie dzieje. Ale co jeszcze wam chciałem powiedzieć, to usunięcie takiego kleju później jest bardzo łatwe, używając właśnie oliwki bądź kremu. Mam nadzieję, że za chwilę ci znajdę krem w swojej torbie i będę mógł się tego wszystkiego pozbyć, bo za bardzo już nie można tutaj robić nic więcej z tym klejem na łapach. Skorzystam jeszcze z okazji, że jestem tutaj z wami. Udało nam się już troszeczkę przybliżyć wam dyscyplinę samej piłki ręcznej. Wiemy, nie jest ona tak znanym sportem jak piłka nożna, ale między innymi ja swoim działaniem ze Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej, stowarzyszeniem nowo otwartym, Stowarzyszeniem Kamil Szymczak for Kids, chcemy promować tą naszą dyscyplinę, aby z roku na rok było was coraz więcej, tych osób, które chcą trenować ten wspaniały sport wiążący się z wieloma emocjami. Wykonaliśmy już 3 edycje tak zwanych sypakampów, na których możecie się spotkać właśnie ze mną i potrenować piłkę ręczną, nauczyć się kilka ciekawych trików.
piłkarza. Ciebie.